Twierdzenie o uzupełnianiu zbioru wektorów do bazy mówi tyle, że dowolny zbiór wektorów liniowo niezależnych można uzupełnić do bazy przestrzeni liniowej poprzez dodawanie wektorów, z którymi ten układ nadal będzie liniowo niezależny. Mamy taki przykład. Mamy wektor b1 równe 1,2 w przestrzeni r kwadrat. Chcemy ten wektor uzupełnić do bazy przestrzeni r kwadrat. No, ten wektor jest różny od wektora zerowego, więc sam ze sobą tworzy układ liniowo niezależny. Musimy dołożyć jeszcze jeden wektor, ponieważ tutaj będą dwa wektory w bazie. No i tak naprawdę dowolny wektor, który nie leży na prostej, generowany przez ten wektor. Przykładowo B2 może być równy po prostu 1,0. Wówczas dostajemy dwa wektory liniowo niezależne, które generują nam cały R kwadrat. Jest to baza. Jeszcze jeden przykład. Tym razem mamy przestrzeń R4 od X, czyli przestrzeń w wielomiarów co najwyżej stopnia 4. No i mamy dwa wektory P1 równy X plus 2 oraz P2 równy X kwadrat minus 3X. Widzimy, że jest to układ liniowo niezależny. Chcemy go uzupełnić do bazy. No to co? No to tutaj pamiętamy, bazą standardową R4 od X będzie 1, X, X kwadrat, X do trzeciej, X do czwartej. Możemy chociażby stąd brać wektory. No i po pierwsze, łatwo zauważyć właśnie, że jeśli weźmiemy te dwa wektory, dołożymy, to dalej będzie liniowo niezależne. P3 równe X3, X do trzeciej i P4 równe x do czwartej. Jeśli weźmiemy kombinację liniową tych czterech wektorów, jedyna możliwość, żeby przy x do trzeciej i przy x do czwartej było 0, to jest taka, że tutaj współczynniki będą 0. No a te są już liniowo niezależne, więc też będą musiały być współczynniki równe 0. No i potrzebujemy jeszcze jeden. No to przykładowo możemy wziąć jedynkę. P5 równe 1. To nadal będzie liniowo niezależna, ponieważ no jedyna możliwość, żeby kombinacja liniowa tych pięciu wektorów była stale równa 0, no to te muszą mieć 0 i nas nie interesują. Teraz kombinacja liniowa tych trzech, żeby dała 0, no to przy x kwadrat tutaj musi być 0, bo to jest jedyny wektor, który ma x kwadrat w swoim tutaj wzorze. W związku z czym tu mamy 0, no i teraz mamy p1, x plus 2 oraz p5, równe 1, no to tutaj tylko mamy x, więc tu musi być 0, no i wtedy zostaje, że tu też jest 0. Więc mamy 5 wektorów liniowo niezależnych, więcej już nie będzie, zatem one tworzą tutaj naszą bazę. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.